Piłkarska środa, ostatnia kolejka Ligi Okręgowej, to coś, na co tutaj wszyscy czekali, czekali w Jedlinie. To zestaw par tej 30. kolejki, która była rozgrywana 17 czerwca. Większość spotkań o godzinie 17. Najciekawiej zapowiadało się spotkanie w Wałbrzychu. Górnik Nowe Miasto podejmował Zjednoczonych Żarów, a my byliśmy z kamerą w Jedlinie Zdrój, gdzie mistrz Ligi Okręgowej, podopieczni trenera Kamila Jasińskiego, przygotowywali się tego dnia do uroczystości związanych z dekoracją, z upamiętnieniem chwili historycznej dla tego klubu, czyli awansu do czwartej Ligi Dolnośląskiej, nowej, silnej czwartej Ligi Dolnośląskiej. Tutaj wokół stadionu dzieje się trochę rzeczy. To wszystko miało być już rozpoczęte nieco wcześniej, ale z racji pogody dopiero teraz ten event tak naprawdę się zacznie. Piłkarze z Piławy przyjechali. Tak, no fajnie, że przyjechali, bardzo dobrze, bo to chodzi. Też mówiłem wcześniej, że bez sensu jest nie przyjeżdżanie na mecz, nawet jeżeli się tam nie ma szans na cokolwiek, nie ma pieniędzy. Też powiedziałem coś takiego w naszym programie, że jak ja bym grał w takiej lidze, to nawet na piechotę bym przyszedł, żeby zagrać, bo to o to chodzi przecież, żeby grać i zmierzyć się tutaj z to w tym przypadku z mistrzem Ligi Okręgowej. I fajnie, że przyjechali. No i po prostu grajmy. Dajmy siebie wszystko, obie drużyny, choć Jedlina już ma pewny awans, Piława o nic nie gra, ale grajmy, bo to o to chodzi na tym poziomie rozgrywek. Po prostu to jest nasza pasja. I grajmy po prostu do końca. Tak, dzisiaj tu się chcą wszyscy cieszyć z tej gry. Mam tu już w rękach składy od kierownika drużyny Zdroju i ten skład niewiele różni się od tego, co właściwie może nawet wcale się nie różni od tego, co mieliśmy okazję zaobserwować w Pieszycach. Marcin Jaskołowski, Łukasz Samiec, Tomasz Szyszka, Dariusz Dydrych, Bartosz Rzeszut, Bartosz Chabrowski, Dominik Tuścik, Patryk Dolastimento Silva, Edward Chałupka i teraz Paweł Tobiasz i Jonathan dos Santos Pereira, ale popatrz, jakiś chochlik się wdarł. Mamy Edwarda Chałupkę w pierwszym składzie i Edwarda Chałupkę na rezerwie. A to nie wiem dokładnie. Byłem w szatni przed meczem. Wiem, że naprawdę wszyscy podchodzą tutaj poważnie do tego meczu. Chcą naprawdę, grają na maksa do końca. Samego składu tak dokładnie to nie znam. Nie wiem właśnie skąd, z czego to wynika. Szczerze mówiąc, ale naprawdę to nie będzie festyn, będzie naprawdę z naszej strony mecz na poważnie. Najbardziej na poważnie. No to tym bardziej, że trener do samego końca oczekuje od zawodników, by ci dali z siebie wszystko. A więc nawet mogę, choć wiesz, z kulisów szatni się nie powinno zdradzać, ale trener tutaj przypominał jeszcze przed meczem właśnie w szatni zawodnikom, że jednak jeszcze jest mecz, na świętowanie przyjdzie czas, co niektórym. No tak, to prawidłowo. Słuchaj, teraz tak pół żartem, pół serio odniosę się do niektórych zgrzytów, jakie usłyszałem po ostatnim meczu, bo ponoć co niektórzy się obrazili za to, że tutaj gdzieś analizując grę Zdroju stwierdziłem, że kiedyś Zdrój grał Lagena Chabrowskiego, tutaj tak porównując, że reprezentacja to często grała Lagena Robercika, to słuchaj, ja to uważałem za komplement, a tutaj się nagle okazuje, że co niektórym to gdzieś tam brzęczy w uszach. No niektórzy faktycznie tutaj się bardzo oburzyli na to po naszym ostatnim programie, jak to stwierdziłeś, no ale no momentami tak wyglądało, wiesz, liczy się końcowy wynik. Jasne, słuchaj. Jesteśmy w czwartej lidze. Tak. Mistrz Ligi Okręgowej. Ta drużyna się mocno rozwinęła. Się tak, naprawdę i sportowo naprawdę to się bardzo fajnie rozwinęło, mogę powiedzieć. No i zobaczymy, co będzie dalej. Ostatnia seria spotkań. No, mecze, gdy już wiele rzeczy jest rozstrzygniętych. Bardzo kręgu wałbrzyskiego piłki nożnej. Dariusz Stachorski, który teraz tutaj składa dek. Mieszkańców. Moi drodzy, 15 porażek. Zdecydowanym faworytem tego spotkania jest dzisiaj Zdrój i Jedlina Zdrój. Zespół Zdroju właśnie w tej chwili odbierze nagrody
za zwycięstwo w rozgrywkach Ligi Okręgowej w sezonie, który nam dzisiaj dobiega końca tak naprawdę po tym, jak już tutaj widzimy ta ostatnia kolejka zostanie rozegrana. W zasadzie wszystko w lidze jest już wiadome. Szanse awansu do Ligi Czwartej. Bartosz Rzeszut odbiera teraz puchar, nagrodę. No i jeszcze pamiątka przygotowana od kibica, młodego chłopca, który sam tutaj dzisiaj wręczył kapitanowi drużyny z Jedliny Zdrój pamiątkę. Przygotowują się do tego, by rozpocząć to spotkanie. Wystąpi dziś w składzie w bramce z numerem 1 Piławianka Piława Górna, dzisiaj w czerwono-czarnych strojach. Michał Łuczak, bramce, skład jaki na co dzień obserwujemy w rozgrywkach. Trenerzy mają te... Ładnie teraz tutaj wyszedł do przodu Chabrowski, dostał piłkę za plecy i teraz musi o nią walczyć. Próba zagrania do chałupki, ten pierwsze uderzenie na bramkę i od razu gol, który daje gospodarzom prowadzenie. Szukał tutaj pozycji do oddania strzału, jest już trzech graczy Zdroju w polu karnym, zwolennik do Silwy. I jest doskonała teraz interwencja bramkarza. Tobiasz, plasowane uderzenie, gol zdobyty, to 10. minuta spotkania. I tutaj niezła próba bez specjalnego kompleksu. Goście próbują zdobyć gola. Kapitalna interwencja Jaskółskiego, który rozegrania. Ale tym razem już Chabrowski w polu karnym. Dobra interwencja bramkarza i chałupka dobija piłkę ponad poprzeczką. W defensywie gospodarzy na pewno byłoby niebezpiecznie. Jaskółski ponownie po tym uderzeniu z dystansu musiał być bardzo czujnym. Tomiasz szuka teraz dośrodkowania. No i niezła próba. Ze względu na to właśnie, jak te warunki pogodowe nam sprawiają tutaj wiele różnych dziwnych przypadków. Teraz jeszcze ta burza. Nie dość, że zaczyna wiać, to jeszcze mocno, mocno pada. Chałupka, Santos do środka, jeszcze raz Santos w pole karne, nie będzie okazji. Teraz Chabrowski broni, bramkarz gości. Michał Łuczak spisał się świetnie tej sytuacji. Jeszcze jedno dośrodkowanie, tutaj próba uderzenia, Tobiasz. No i ponownie kapitalnie broni Łuczak. Będzie bardzo trudna do przytrzymania, do utrzymania. Jaskółowski złapał ją w dłonie, choć pomógł mu tu bardzo wzrost. Santos, chałupka, Chabrowski w polu karnym. Ma tutaj dużo miejsca, chałupka, jest 3-0. Problem teraz, by utrzymać tutaj piłkę pod nogą Bartosz Chabrowski, ale świetnie sobie z tym wszystkim poradził. Próbować będzie teraz chyba wejść z tym zagraniem w polu karnym. Zwolennik, słupek. Rzeszut na prawą stronę. Tutaj teraz zagranie piłki w kierunku pola karnego. Tobiasz i będzie 4-0. Co tutaj jest i co się tutaj może wydarzyć? Teraz ta piłka wybita przez Wtulicha. Zwolennik nie ma spalonego. Kałwak mija bramkarza i pusta bramka. 5-0. Na swoją pozycję i tam czekać na kolejne zagrania rywala. Piątkowski na skrzydło. I słupek po tym uderzeniu. Piłka pójdzie w stronę pola karnego. Tobiasz i szansa na gola. Kolejna okazja wykorzystana. Widocznie w tylko poszczególnych miejscach. Rzeszut, Łuczak przed siebie, ale na tyle skutecznie, że broni to uderzenie. Konie teraz będzie szukał szansy na dośrodkowanie, a nawet próbował strzelać na bramkę. Kałwak teraz zatrzymany. Jeszcze raz Michalak. Dośrodkowanie piłki w pole karne. Chałupka! 7-0. Trzeci gol Edwarda Chałupki w tym meczu. Trzeba więc szukać zagrania z drugiej linii. Wtulich puszcza gola.
z miejscową Pogonią 4-2. A teraz Rzeszut jest już w polu karnym. Michalak, Rzeszut strzela gola numer 8. Wprost pod nogi Rzeszuta, ten już może się zdecydować na uderzenie i bramka! Bartosz Rzeszut strzela po raz kolejny w tym meczu. Kajusz pod bramką Wtulicha i teraz będzie okazja na drugiego gola. Arkadiusz Wtulich ratuje Zdrój od utraty gola numer 2. No, mówiłem już wcześniej wielokrotnie, duże brawa. Chałupka. Teraz on delikatnie, miękko. Jest gol, Oliwier Michalak. 10-1. Koniec tego meczu. 10-1. Wygrywa Zdrój. Jedyna Zdrój. Tuż po ostatnim gwizdku piłkarze Zdroju i Jedlina Zdrój, jak przystało na mistrza, rozpoczęli świętowanie zakończonego sukcesem sezonu 2022-2023. Radość trwa długo, a tutaj jeszcze zestaw wyników 30. kolejki Ligi Okręgowej. Efektowna wygrana Zdroju 10-1. Górnik Nowe Miasto również pieczętuje tytuł wicemistrzowski, wygrywając swój mecz 3-1. Tabela potwierdzająca wyniki na Państwa ekranie. 30 spotkań, 73 punkty. Przewaga 5-punktowa nad wiceliderem. Tutaj widzimy cały czas uśmiechniętych zawodników Zdroju. Panie burmistrzu, Leszek Orpel-Bundisz, jedyny Zdroju po bezprecedensowym sukcesie w historii jedlińskiego sportu, awansie naszego klubu piłkarskiego do czwartej ligi. Jedlina tutaj miała już wielu sportowców, też w świat wypuściła, ale jednak piłka nożna to jest piłka nożna. Nigdy klub z Jedliny nie grał na tym poziomie. Naprawdę sukces duży. Tak, bez wątpienia potwierdzam, tym bardziej, że 15 lat temu zakładaliśmy wspólnie nowy klub KS Zdrój i ten na 15-lecie to jest bez wątpienia najlepszy prezent, jaki ktokolwiek mógł sobie to przyśnić, że zdobył nasz klub mistrzostwo Ligi Okręgowej. To wyzwanie jest tym bardziej atrakcyjne, że to jest sukces chyba najlepszy dla w obrębie całego powiatu wałbrzyskiego. Nasz klub to jedyny na tym poziomie zdobył takie wyróżnienie. No i przede wszystkim pokazujemy też, że w małym mieście, jak jest właściwa grupa osób, działaczy, prezesów, trenerów, no i potrafi odpowiednio rozmawiać z zawodnikami, to tą motywację można stworzyć. Te nasze warunki zasobów piłkarskich, które w Jedlinie stworzyliśmy, widać, że procentują. To wszystko jest na tyle spójne, że mamy ten sukces. Ostatni mecz wygrana, zdecydowana, przypieczętowała sukces, awans do czwartej ligi. Jak oceniasz ten sezon? Jeżeli chodzi o cały sezon, no to jest to niewątpliwie duży sukces naszej drużyny. Chociaż nie ukrywam, że przed sezonem zakładaliśmy sobie, o co gramy. Znaczy, przerwę ci, to było to słynne, gramy o utrzymanie. Z jednej strony tak, natomiast biorąc pod uwagę, może to nieskromnie zabrzmi, ale na nasz tutaj potencjał, no to liczyliśmy, że będziemy walczyć o czołowe lokaty. Wiadomo, że sezon jest długi i w miarę rozgrywanych kolejek tak jakby weryfikowane były nasze umiejętności. No i pokazaliśmy tak naprawdę, na co nas stać i z tego się bardzo cieszymy. I kolejna rozmowa. Bartek Chabrowski, legenda KS-u. Stał się legendą w tym sezonie. 100 bramek strzelonych. Jak się czujesz z tym? Jest Eddie. Eddie, zaraz będzie wywiad. Tam pieska wyprowadzi. Legenda nie. Legenda, myślę, że nie. Myślę, że tak. Tak się nie uważam, że jakaś legenda. Strzelonych 100. Dzięki chłopakom przede wszystkim. No na pewno, ale się na pewno zapisałeś już tutaj w annałach jedlińskiego futbolu. Z tego się cieszę, że zapisałem się jako gdzieś tam zawodnik, który przekroczył tą liczbę 100 bramek. Ale tak jak mówię, gdzieś bez chłopaków tego bym nie osiągnął. Zaczynałem,
jako stoper tak naprawdę, jako środkowy obrońca. Później zostałem przesunięty do przodu. Myślę, że udało się fajnie to osiągnąć. Fajnie, że zdobyliśmy mistrzostwo i wpadły te setki. I kolejny rozmówca, najbardziej ekscentryczna gwiazda KS Drój. Gwiazda. Edi Chałupka. Jak oceniasz ten sezon? Cały sezon oceniam bardzo dobrze. No, w planie było utrzymanie, klasyczne utrzymanie. Właśnie, to słynne utrzymanie. Klasyczne utrzymanie, no to się utrzymaliśmy. No i wyszliśmy wyżej. Ponad 100 bramek w sezonie, bardzo mało straconych, jedna tylko porażka. Co więcej powiedzieć, no sezon idealny. No i kapitan drużyny KS Drój, Bartek Rzeszut. Powiedz, jak oceniasz ten sezon? Sezon, no wydaje mi się, że od początku, tak jak myśleliśmy, walczyliśmy o utrzymanie. Bo wiadomo, awansowaliśmy z A-klasy, z drugiego miejsca. No i walczyliśmy o utrzymanie, ale nikt się chyba nie spodziewał, że to tak pięknie się zakończy jak dzisiaj, czyli wygraną 10-1 i pierwsze miejsce w lidze. No i uważam, że to nie tylko praca zawodników, czyli nas, ale również całego sztabu szkoleniowego, również trenerzy, zarząd, bo to również oni dotrzymali nam energii, żebyśmy to zdobyli. No jest główny architekt, można powiedzieć, tego sukcesu historycznego, Kamil Jasiński, trener KS Drój, czwartoligowca. No, dziękuję za miłe słowa. Wygraliśmy ligę okręgową. Zobaczymy, co dalej. To już zarząd musi stanąć na wysokości zadania. Ja swoje zrobiłem, a jaka będzie decyzja, no to już nie jest, że tak powiem, zależne ode mnie, bo to i cały sztab ludzi, który tutaj pracuje w klubie, który działa, żeby to wszystko funkcjonowało tak, jak należy, no i zawodnicy, bo to też od nich tak naprawdę zależy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Prezes kolejny, nasz gość tak. Tutaj, prezes Jacek Żmuda, prezes KS Drój. Zapytam Cię, bo nasza ta 4-letnia kadencja się już kończy. Zakończyła się awansem do 4. ligi, no sukcesem naprawdę wybitnym, bezprecedensowym. Zaczynaliśmy od okręgówki, była jakaś tam wtopa w postaci spadku do A-klasy, potem była i pandemia, i różne takie rzeczy, które tam gdzieś tam nam utrudniały pracę, no ale ta 4 lata pracy nam kończą się awansem do 4. ligi. Ja sobie pozwolę, tak? Dobrze? No tak, to są 4 lata szaleńcze dla mnie. 4 lata, można powiedzieć, poświęceń rodziny i innych rzeczy takich związanych, które wcześniej dbałem o to, a teraz, można powiedzieć, przez te 4 lata zaniedbałem, ale to mniejsza z tym. Mamy sukces po 4 latach, pomimo tego, że po drodze mieliśmy pandemię, nie dograliśmy w pewnym sezonie wszystkich meczy, no i spadliśmy tutaj A-klasy. No ale co, no pozbieraliśmy się, pozbieraliśmy to wszystko w całość. No i po tych dwóch latach, można powiedzieć, od A-klasy jesteśmy na pierwszym miejscu w lidze okręgowej.